Kiedy zauważyliśmy, że zatrzymał się autobus szkolny i włączył światła awaryjne, to znaczy, że będą wysiadały z niego dzieci. W takiej sytuacji musimy zachować szczególną ostrożność, przepuścić te dzieci, w razie potrzeby zatrzymać się. Bardzo jest ważne, że nawet kiedy byśmy omijali autobus, czy to autobus szkolny, czy jakikolwiek inny, żeby nie przejeżdżać na pełnej prędkości obok niego, nie zwracać uwagi na kogoś, kto się nie zastanowi i wejdzie nam pod koła zza tego autobusu. To jest bardzo ważne. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym bardzo uważnie powinien obserwować otoczenie całej drogi. Nie może oczywiście omijać autobusu szkolnego z włączonymi światłami awaryjnymi, bo wysiadają i przechodzą dzieci. Najlepiej jest i w takiej sytuacji też powinien samochód zatrzymać się.